W zasadzie całym życiu noszenia okularów ze względu na astygmatyzm i soczewek kontaktowy od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem właśnie zrobienia tej korekcji, w zasadzie od paru lat. Mieszkam w ogóle poza Polską i teraz przyjechałem na jakiś czas do Polski na urlop i stwierdziłem, kurczę, może to jest ten czas, kiedy właśnie można to zrobić. Szczerze, to miałem do wyboru dwie kliniki, to nie była jedna klinika, ale przekonała mnie tak naprawdę rozmowa z panem doktorem, jeszcze wcześniej z panią Katarzyną, że to jest jakieś tam ryzyko, ale myślę, że to ryzyko jest warte podjęcia, żeby właśnie mieć po to ten komfort. Także ja jestem zadowolony ogólnie z tego, że dostałem jakąś tam dobrą dawkę informacji, że wiem, na czym stoję. Nie jest tak wcale, że mam pewność, że to jest bezryzykowny zabieg. Jest, trochę jestem zdenerwowany całą tą sytuacją, ale pogadamy po. Mam nadzieję, że to się wszystko uda i będzie ok. Przodem dokładnie. Przodem pani podał. Dobra, ile trzeba być bardzo, 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 bardzo nieruchomy? Czy to jest tak, że właśnie trzeba być spiętym, przygryzowanym, czy jak to nie jest? Całość od momentu, jak pana położymy na leżance, na laserze, do zabrania pana z laseru to około 15 minut. Okay. Głowa jest w takiej specjalnej poduszce, w takiej niecce, więc jest ruszanie głową jest dość utrudnione. Mhm. Leżymy prosto, pod kolanami ma pan taką poduszkę, nie krzyżujemy nóg, ręce wzdłuż tułowia, leżymy spokojnie, patrzymy na zieloną lampkę, która się świeci w laserze i tak naprawdę... I mrugamy oczami, tak? Mrugać pan może próbować, ale z rozwórką pan nie pomruga. Okej. Okay. Ma pan założoną rozwórkę, pan trzyma powieki, okay. No doktor musi mieć swoje pole operacyjne. Ale jak się pan czuje w tej chwili ogólnie? Znaczy ogólnie znaczy czuję się tak, znaczy ja w ogóle staram się jak najmniej wciąż patrzeć, jakby oszczędzam to oczy za waszymi sugestiami. Ja widzę, jak gdzieś tam zerkam do ciebie, tak sobie, że mam tą ostrość zdecydowanie lepszą. Mam też to rzeczywiście taką promienistość, takie trochę rozmazanie. Idealnie. On miał prawie 4 dioptry astygmatyzmu, wynik pierwszego dnia. 9, 2, 5, 6, 3. 9, 2, 5, 6, 3. Super. Teraz parą oczu jeszcze raz z powrotem wracamy do tej niższej linijki. 3, 8, 9, 6, 5. Idealnie. Jest bardzo dobrze. Okej. Okay. Niech pan powie, jak pan czyta z bliska. W zasadzie jak się wyśle, widzę 20-20. Twój wzrok cały czas się zmienia. 47 lat. I pan czyta tak samo z bliska. Super. Zakrapla pan według planu. Widzimy się jeszcze przed pana wylotem do Norwegii. Dobra. Dobra? No. Niech pan raz umówi na kontrolę. Jak byłyby jakieś problemy, zmieszcza się pan. Dobra, czy ja mogę to okres jakoś przemyć, na przykład wodą gotowaną, czy... Fizjologiczną może. Fizjologiczną, okej. Okay. Nie, bardzo dziękuję. Naprawdę super. Super, żeście tak to prowadzili nas bez tych mocnych sugestii, a przy okazji wiedzą ilością informacji.